Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W minioną sobotę, 5 sierpnia 2023 roku, w Arabii Saudyjskiej w mieście Judda odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli 42 państw i organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. To spotkanie nie zakończyło się przyjęciem żadnej końcowej deklaracji, co było zresztą do przewidzenia po. Ostatnim tego typu spotkaniu, które miało miejsce w czerwcu bieżącego roku w Kopenhadze. Natomiast to spotkanie w Arabii Saudyjskiej miało przede wszystkim cel określony jako konsolidacja różnych planów pokojowych. A zatem nie tylko uwzględnienie planu ukraińskiego przedstawionego przez Wołodymira Zełęckiego, tego dziesięciopunktowego, którego jednym z głównych celów miało być całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, ale także uwzględnienie chociażby planu chińskiego, słynnego dwunastopunktowego przedstawionego 24 lutego bieżącego roku, planu ym, przedstawicieli państw afrykańskich. Czy opcji, czy, czy pewnego spojrzenia na, na rozwiązanie tego konfliktu przedstawianego przez dyplomację brazylijską, a zatem już nie tylko kolektywny Zachód, ale także grupa chociażby BRICS ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o negocjowanie tego przyszłego porozumienia, porozumienia pokojowego. Szanowni Państwo, o tyle, o ile europejskie kręgi dyplomatyczne przede wszystkim starały się akcentować po spotkaniu w Dżudzie o tym, że osiągnięto porozumienie w sprawie zachowania integralności terytorialnej, suwerenności Ukrainy, bardzo ogólnikowe, tak naprawdę, stwierdzenia, to już kręgi amerykańskie, chociażby Wall Street Journal, podały bardzo interesujące Informacje i akcentowały nieco inne kwestie, bardzo istotne z punktu widzenia strategicznego, z punktu widzenia geopolitycznego. A mianowicie Wall Street Journal napisał, że podczas spotkania w Arabii Saudyjskiej delegacja ukraińska nie nalegała na porozumienie pokojowe oparte na, na planie Zełęskiego. I to jest coś zupełnie nowego w odróżnieniu od tego spotkania w Kopenhadze. To jest istotna, bardzo istotna, powiedziałbym, dyplomatyczna zmiana, jeśli chodzi o negocjacje zakończenia tej wojny. Plan pokojowy Zełenskiego przewiduje, że w ogóle jakiekolwiek porozumienie między Federacją Rosyjską a Ukrainą będzie dopiero możliwe wtedy, kiedy. Wojska rosyjskie się całkowicie wycofają z terytorium Ukrainy, nie tylko z tych, z, z tych obszarów zajętych w 2023, w 2022 roku, ale tak jak powiedziałem także od lutego 2014 roku. I, to, I tutaj warto uwypuklić fakt, że podczas poprzednich rozmów, które odbyły się w Kopenhadze, Ukraina bardzo, bardzo mocno nalegała na spełnienie tego warunku, a tutaj mamy do czynienia z bardzo istotnym rozluźnieniem. No i pytanie, czego może być to efekt? No niewątpliwie niepowodzenie ukraińskiej kontrofensywy to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest także zmęczenie tego tak zwanego kolektywnego Zachodu tą wojną, zmęczenie społeczeństw zachodnioeuropejskich, nie tylko zachodnioeuropejskich, widzimy zresztą te protesty w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech. Widzimy niechęć już coraz większą społeczeństw zachodnich do takiego bardzo dużego wspierania, wspierania Ukrainy. I to, i, I to widać. Niewątpliwie musiały, na, musiały nastąpić jakieś naciski na dyplomację, na dyplomację ukraińską, na tutaj otoczenie także prezydenta Zełęckiego, że doszło do. Właśnie takiego powiedziałbym, rozluźnienia tego stanowiska Kijowa. Też druga wa bardzo ważna sprawa, czyli sam fakt wybrania Arabii Saudyjskiej na miejsce obrad. To niewątpliwie ukłon w stronę Chin. Pamiętajmy, że Arabia Saudyjska od pewnego czasu już ma bardzo. Zacieśnia te relacje z Chinami, o czym szeroko mówiłem w podcaście geopolitycznym, chociażby omawiając kwestię normalizacji, pewną normalizację relacji między, między Arabią Saudyjską a Iranem. To niewątpliwie wpływ. Wpływ dyplomacji, dyplomacji chińskiej, no i fakt, że przedstawiciele Chin na czele z Li Hui z, z specjalnym wysłannikiem Chin do spraw Eurazjatyckich, przybyli w ogóle na to, na to spotkanie, że nie zignorowali go tak jak szczytu w Kopenhadze, no też jasno daje do zrozumienia, że grupa BRICS zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę na arenie międzynarodowej, także w kwestiach właśnie tak istotnych, tak ważnych jak normalizacja, normali jak zażegnywanie. Konfliktów, konfliktów zbrojnych. Na te rozmowy w Dżudzie nie zostali zaproszeni przedstawiciele Rosji, natomiast rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja będzie śledzić te negocjacje, a rzeczniczka prasowa rosyjskie, rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa w sposób charakterystyczny dla jej stylu wypowiedzi powiedziała, że jeśli takie spotkanie mają pomóc zachodowi uznać, że ten plan zełęskiego prowadzi, jak to określiła, w ślepy zaułek, to nie można powiedzieć, że one, że, że one są niepotrzebne, że nie pójdą na marne. Taki, taki był przekaz Marii Zacharowej. I tutaj też trzeba, trzeba sobie oczywiście zdać sprawę z tego, że. Stany Zjednoczone czy Unia Europejska chciałyby coraz mocniej oddziaływać na tak zwanym globalnym południu. Natomiast grupa BRICS, która, no, można powiedzieć, bardzo mocno rozpiera się na tym globalnym południu, ma swoje, że tak powiem, ma swoją wizję nowego ładu międzynarodowego. I to zresztą widać po tym dwunastopunktowym planie chińskim, który zakłada natychmiastowe zawieszenie, zawieszenie broni. Nie wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy, ale po prostu zawieszenie broni i wezwanie do tego, aby usiąść do stołu, do stołu rozmów. To przez długi czas nie było zupełnie akceptowane przez, przez władze przez w Kijowie. Zresztą Arabia Saudyjska też stara się odgrywać coraz większą rolę w tej dyplomacji na, na, na Ukrainie I to, i to po tym, jak. Stany Zjednoczone oskarżyły ją w 2022 roku o opowiadanie się po stronie Rosji. Tam chodziło oczywiście o utrzymywanie tych wysokich cen ropy. Pamiętamy, że, że władze Arabii Saudyjskiej, że młody następca tronu Mohammad bin Salman wcale nie był skory do tego, aby aprobować te naciski, naciski amerykańskie a i tę amerykańską wizję regulowania cen, cen, cen ropy. Także to też jest istotna, istotna kwestia. Natomiast, Szanowni Państwo, Wiele, wiele wskazuje na to, że kolejne spotkanie, kolejne spotkanie pokojowe będzie będzie z udziałem Rosji, ponieważ już podczas tego spotkania w Arabii Saudyjskiej przedstawiciel delegacji brazylijskiej wezwał Wszystkie strony do tego, aby rozpocząć prawdziwe negocjacje, prawdziwe negocjacje, czyli negocjacje z udziałem wszystkich stron. Oczywiście także, także z, udziałem, z udziałem Rosji i powiedział takie słowa, że jeżeli naprawdę chcemy pokoju, to musimy w jakiś sposób zaangażować Moskwę w ten proces, ten proces właśnie pokojowy. I to jest bardzo istotna kwestia. Pamiętajmy także, że włączenie Chin w ten proces jak jednego z najważniejszych granicznych sojuszników Rosji niewątpliwie zupełnie inaczej układa u, układa ten Cały plan, plan pokojowy. Na pewno nie będzie on już w, w tak, tak robiony pod dyktando Waszyngtonu, jakby sobie władze amerykańskie jeszcze życzyły rok temu. Widać zresztą słabnięcie kolektywnego Zachodu, tej Solidarności. Podczas zresztą obrad w, w Dżudzie Rosja uderzyła rakietowo, w, w, punktowo na strategiczne cele na Ukrainie. Także widać, że tak naprawdę. Ta grupa BRICS jako opozycja wobec grupy G7 ma coraz większe, większe znaczenie i patrząc na zaangażowanie czy Republiki Południowej Afryki, czy Brazylii, czy Chin, czy także Indii w ten proces, niewątpliwie będzie to bardzo, bardzo istotne. Biorąc pod uwagę także te wypowiedzi Andrija Jermaka w mediach społecznościowych, także w takich oficjalnych wypowiedziach widać, że ta, że ta koncepcja planu Jermaka Rasmusena. Jest, jest dzisiaj, nie jest tym, co, 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 co Ukraina tak naprawdę mogłaby dzisiaj wynegocjować na arenie międzynarodowej w taki prosty, łatwy sposób. To, co się jeszcze w ubiegłym roku wydawało, że Ukraina dostanie nowe gwarancje bezpieczeństwa w takie, można powiedzieć, taką przepustkę do małego NATO no, widać, że. Tak naprawdę do tego jest jeszcze droga bardzo daleka, chociaż oczywiście naciski ze strony Ukrainy są, są robione, ale to zmęczenie wojną, to, to, to zmęczenie, które widać po wypowiedziach, już nie tylko chociażby Bena Wallesa, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii, ale także. Polityków w Polsce, co jest związane z jednej strony oczywiście z kampanią wyborczą, z czekającymi nas wyborami parlamentarnymi, no ale też z nastrojami społecznymi. No widzimy doskonale, że strona ukraińska zachowuje się w sposób niezwykle arogancki. Było to widać zresztą po. Po ostatnim szczycie NATO w Wilnie, kiedy prezydent Władysław Załęski no, został skarcony, został strofowany za swoje, czy w ogóle za zachowanie dyplomacji ukraińskiej, ukraińskich władz, ukraińskiego establishmentu, który no, wykazuje, tak, że tak powiem, najdelikatniej jak potrafię, bardzo mocno roszczeniową postawę. Natomiast tutaj Ben Wallace. Jasno wskazał, że na przykład Wielka Brytania nie jest Amazonem, nie jest sklepem internetowym, gdzie strona ukraińska może sobie zamawiać dowolnie, co chce i właściwie brać niczym spółki, to co by sobie zażyczyła, bez słowa dziękuję. Zresztą Ben Wallace powiedział, że Ukraina powinna być bardziej wdzięczna za to, co, co dostaje. Podobnie jak politycy w Polsce coraz częściej zaczynają o tym mówić. Natomiast to spotkało się oczywiście z natychmiastową reakcją dyplomacji ukraińskiej i wezwaniem ambasadora Polski na przysłowiowy dywanik w MSZ ukraińskim, o czym mówiłem w ostatnim podcaście geopolitycznym, ale widać, że ta pozycja negocjacyjna Ukrainy coraz bardziej słabnie i to niewątpliwie warto uwypuklić, właśnie komentując szczyt w Dżudzie, który odbył się 5 sierpnia 2023 roku. Dziękuję Państwu za uwagę.